wszystkich bardzo serdecznie i dziś sobie zagramy taką gierkę. Nie powiem, przepraszam, nazwy, po prostu nie umiem jej wymówić i od razu mówię, że jestem troszeczkę chory i mogę właśnie zaciągać, że tak noszę, więc bardzo za to przepraszam. Dobra. Takie przerwy były dla Ratcheta i Graszko. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko harpun i szczyt na brawu. No dobra. Ale jeszcze zobaczymy, czy to mogę zabić. O, mogę. No tak fajnie się odbija. Taka kulka. Jedupa. Dobra. Nie będę was tym zanurzać. Dobra. Czy to na dole mam ciekawego? Nie. Okej. Na szczęście w wygodnie umieszczonej skrzynce nasz... Ja tego nie zrobiłem, to komputerowo. Super! Pożoger! Tak. Jakiś burzoder, co to jest? Napadał się świadomością, że w dowolnej chwili może zmienić broń. A, to już o tym wiem. A, i grę nie nagrywam od początku, tylko dlatego, żeby ci, co chcą sobie tą grę pograć i w ogóle, to nie będę im po prostu przód tego początku. A tak to u mnie zobaczą, czy to się opora kupić, czy też... Czy to ma strzelić? No. A, i konsola na PS4... Co? I ta gra na PS4 akurat jest za darmo. Jeżeli ktoś jest w tym Playu, czy tam w Plusie. Co? Jaki Playu Plus? Co ja mówię? O. Dobra. Tym od konsoli co się kupuje, zapomniałem, jak to się nazywa. Ratchet musiał działać. Może zaczepia wybawiłby go z opresji. Czekaj, czy kółko? Tak. Grim, posłuchaj. Bo zamknij drzwi do statu i leć do schronu. Postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Przyjąłem, Ratchet. Ze mną nie wygrać, gram w GTA. Dołomiony, pojedynki. Przemierzał Kaizin Plateau, szukając nanotechniki. Łe, dostałem. Wypas. Dobra, jeszcze tylko jeden. Nie się trafiłem. A, bo tym samo na mnie, jak jestem blisko. Weź, zaraz wdechnę przez tego dupka. O. Nie mam już tego. Ale głupi to wszystko wystrzelałem. Dobra, lecimy na niego z bombą. Spierdzielaj. Dobra, co tu jest? Jakaś skrzynka. O, życie. A, i konsola mi nie pozwala nagrywać filmików z gry. Że... Zobaczcie sami. Idźmy stąd. Łe. To blargiański desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z, zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. Gdzie? O, tu! Tego nie widziałem. Ja głupi jestem. Nie, ten przycisk. O nie, wystrzelałem się. Martuję cię. Nie tej broni już mam. Zaraz dechnę i tyle będzie z tej gry. Porażka na sam początek. Idźmy stąd. Chyba dostał, nie wiem. Dobra. To się zniszczy? To się zniszczy, czy co? Bo nie wiem, co mam tu zrobić. Spierdzielam tam. To jest. Bomba macie to? Nie. Aby się przydała.
Gin śmierci. Nie ma. O, nareszcie. Jezus. Co zostało? Kolejne. Uciekam stąd. Biją mnie tu, mamo, w pomocy. Łe, abym spadł na ryj. Dlaczego ty musiał zlecić nam szukanie jakiegoś felernego robota? Tam, nie jest tak źle. Czyste powietrze, słoneczko, błono przyrody. Ojej, Blargowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? O, to... To już w ogóle to początek gry. Kurwa. Ja debil. Oje, Blargowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? Grim, trzymaj się! Zajmę się tym! Jakby coś zrobić, żeby nie zginąć. Widzę Lombaxa! Uwaga! Mam cię na podglądzie! Zbliżają się kolejni przeciwnicy! Desantowiec tu leci. Kurwa. Kolejny. Roboty bojowe. Ta. Pojebało cię. Przyzdechnę tutaj. Znaczy, czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie porozrzucane broni części. W zeszłym tygodniu powiedziałeś, że posprzątasz. Dupy muszę nie chciał ruszyć. Silniki kwantowe dla opornych. Wrzuć to gdziekolwiek. Wszystko mam opisane. A cóż to? Zrób to sam. Czarne dziury i inne kataklizmy. Tak, ja zaraz dychnę. To służy do celów edukacyjnych. Dobrze jest poznać. Jakie życie? To życie. Ja tylko... Aż dwa, trzy. Biegniemy. Dobra, żyję. Czy to sięgnę? Ale to już mogę zdechnąć. Wracamy. Tak, główienko trzeba jakoś niszczyć. Długo jeszcze będziesz żył? Dobra. Oni powinni zginąć dawno. Dobra. Świata. O chuj. Dasz tam w pierdol. Dobra, widzę, że tego nie mam. Nie. Dobra, myślałem, że coś tu przyleciał. Szybko tu. Wrót. Obejdę ich. Zrobię się tak. Aha, nie mam tego. Zajebiście, bo to nie to. To jest potrzebne. Tego nie ma? Nie. Jak to pokonasz? Ło! Potrzebuję nanoteku. Kurde. Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem nie, na pustyni coś, do czego musisz zajrzeć. No to jest ukarasz. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. Dokąd to?
No to tak, dostaliśmy w pierdolo z jakiegoś ufolutka. Bo policzyliśmy tam w kosmos i w ogóle. Jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Siebie Czekaj, to napraw. rutanium? Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie. O lol. Tutaj wybierasz broń. Wyjaśnię ci wszystko, na przykład coś ci wpadło z moich gimer. Do tego będzie ci potrzebne rarytanium. Teraz użyjemy mojego. Najpierw musisz wybrać jedno z pól. Te elementy łączą się ze sobą. Śmiało, utwórz pełny łańcuch. Jak? No dobra, potwierdź transakcję. Aha, dobra. Sfinalizować. Hej, otoczyłeś tajemniczy obszar, a to oznacza dużą premię. Ot i cała filozofia. A teraz to sobie przetestuj. Albo głupi jestem, albo nie ogarnię. No dobra. Albo będę lepiej. Co to robi? Co to jest różnica? Dobra, weźmiemy to. O, ekstra! Teraz to dopiero masz powera. Nie ogarniam się tej gry, ale dobra. Nie muszę iść. Okay. Wow, sporo tych niemilców. Uwaga mieszkańcy! Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się skontaktować z Largami. Okej. Myślałem, że to mnie nie będzie atakować. Sugeruję, byście zostali w domu. Czemu lepiej wyjść na odbór? Dostać w łeb. Łe. Jak to mocno jest. Oło! Dobra. Już wiem. Łe, tylko żebyś taki nie dostał w łeb. Bo będzie źle. Dobra. Ła! To dał mi strzela. Myślę, że dosięgnie, a to długo. Dobra. Nie sugeruję, że nas unikacie, ale jak to, to macie sporo wiadomości do odsłuchania. Aha, dobra. Aż jeszcze. Okej. To chyba tylko tam przy wejściu jeszcze. Ła! A nie, tu jeszcze debil jest. Żyje. Nie żyje. Łe, źle rzuciłem. Muszę bliżej podejść. Przezdechnę. Czekaj. Amunicję. Jest tu gdzieś? Nie. O kurwa.
Jak ja ginę. Dobra. 10 mam. Wciąż nie dostaliśmy od was odpowiedzi dotyczącej tej niefortunnej sytuacji. Ustałem, że macie problemy techniczne, więc schwyciłem za słuchawkę, by sprawdzić, czy jest sygnał. Potem zawał dostałem. By upewnić się, że nie ma przerw w działaniu słuchawki. Po naszej stronie wszystko działa. Jak znajdziecie chwilę, to drgnijcie do was. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Dobra. Już nie będę tak marnował. To szary można się skończyć, ale chyba tutaj dużo amunicji jest. Ja w ogóle kiedyś tą grę grałem i to jest bardzo dużo. Te stare pierwsze wersje tej gry. To już inna historia. Ja co mogę utopić? Chyba mogę tym. Dobra, to poproszę tutaj. Bo nie chce do mnie przyjść. Czy to do mnie przyjść, nie? Dobra, fajnie. Ale się rozłączył, jak odebrałem. Pomyślałem, że może to wy, jak już będziecie gotowi siąść do rozmów pokojowych, przedzwonimy. Jakie gówno. Ojej, jest ich więcej. Co to? Statek. To pewnie statek burmistrza. To wiadomość dla strażników galaktyki. Prosimy was o pomoc. Mówi Agnok Bukłosz, burmistrz krateru Tobruk na Novalis. Burmistrz Bukłosz nie przeżyje bez naszej pomocy. No. A bo dobra. Nic nie widziałem, ale dobra. Jakby cię tu zabić? To tego też od razu rozwaliło? Fajnie. Kłopot z tym. Ja go dosięgnę. Może. Lepiej zawsze po cichu. Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy! Jeszcze nie zdechłeś? Wystrzelałem się. O chuj. Tego nie widziałem. Właśnie, może jakaś pomoc tu się przydała? Jak mi przyszło samo? Jak mi przyszło HP samo? Dałoby mi się cokolwiek powiedzieć. Dobra, szybko. Kurde. Się strzelę, to nie spodziewał się chyba tego. Co to? O. A mąż. No i fajnie. A mąż broni. Cześć. Załatwione. Jak on mnie widział? Halo? Czy jest już bezpiecznie? Dziękuję, dziękuję. Myślałem, że jest już po nas. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dlaczego Drek chce pana zabić?
to mój bratanek, Skid Mac Max. Chwila, Skid Mac Max? Ten dyskolotkarz? Przysłał mi tego infobota z Aridi i teraz largowie nie dają mi spokoju. Proszę, zobacz. Hej, wujku Bakłasz! Tu Skid Mac Max, twój bratanek! Jestem z agentem na wielkim otwarciu mojego sklepu sportowego na Aridi. Rany, co tu się działo! Poznałem mnóstwo ludzi! Fanów, celebrytów, moich cudownych sponsorów. Rozdawałem nawet autografy takim dziwnym stworzeniom, blargom. Ktoś jeszcze dziwny, ale dobra. Chwila, momencik. Hydrokolektor, totalnie super nielegalny aparat do przemieszczania wody. To chyba nie powinno wpaść w moje ręce. Zatrzymać go! Mam przy sobie schematy! Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po mojego agenta i do rzecznika! Albo nie! Nie dzwońcie do nich! Zadzwońcie po kogoś, komu na mnie zależy! Nie chcę umierać! Zdaje się, że Skid Mac Max ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Dobra, no dobra, to... Okej, spróbujmy znaleźć jakąś pomoc. No dobra, to na tyle w tym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego i zostaw lajka.